Rozmowa dnia, Anna Trzcinská, witam Państwa. Ustawa antyprzemocowa weszła już w życie. Nowe prawo ma chronić ofiary i pozwolić na szybkie ukaranie sprawcy. Prawo zakłada, że sprawcy przemocy będą natychmiast izolowani od swoich ofiar, a za nieprzestrzeganie przepisów będą surowo karani. Gościem rozmowy jest komisarz Monika Hermann, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Witam serdecznie Panią, Pani Komisarz. Dzień dobry, witam Państwa. I może najpierw zacznijmy od zjawiska. Są w kraju programy pomocy, pracują zespoły interdyscyplinarne, są niebieskie karty. Tymczasem przemoc domowa to ciągle poważny problem, bo w ubiegłym roku w kraju dotknęła ona 90 000 osób, w tym 60 000 kobiet. Zjawisko jest ciągle na stałym poziomie. Dlaczego nie maleje? Znaczy dlatego, że to jest proces wychodzenia z przemocy, jest procesem długotrwałym. To jest często proces, który jest powielany w tych samych rodzinach. Dlatego nie obserwujemy nagle takiego gwałtownego spadku samego zjawiska przemocy w rodzinie. Też jest tak, że gdybyśmy obserwowali pewnie w jakich kręgach czy w jakich obszarach, być może uda się zauważyć taką tendencję, że w pewnych obszarach zamieszkania to zjawisko spada. Natomiast ono cały czas dotyka bardzo dużej liczby społeczeństwa, właśnie dlatego, że nie ma, moim zdaniem, nie ma takich dobrych programów, które pozwalają, jest mało niestety instytucji jeszcze pomagających wychodzić osobom doznającym przemocy z tej sytuacji, to po pierwsze, a po drugie też jest cały czas jednak taki odsetek osób stosujących przemoc w rodzinie, bardzo niewielki odsetek tych osób korzysta też z programów korekcyjnych dla sprawców przemocy, które pozwoliłyby im wyjść i nie powielać tego modelu w kolejnych związkach. Mówi Pani mało instytucji, ale więcej rozwiązań prawnych, nowe prawo. Możemy je tak podsumować, że więcej praw dla ofiar, więcej restrykcji, sankcji dla sprawców? Zdecydowanie tak. To znaczy, na pewno osoba doznająca przemoc tymi nowymi zmianami, które weszły 30 listopada, dostała taki czas od razu po zdarzeniu, czas na działanie, czas na zastanowienie się, co dalej. Też czas, żeby nie dać się zmanipulować osobie stosującej przemoc w rodzinie, żeby się wycofać już z podjętego kroku, czyli powiadomienia organów ścigania. No i na organach ścigania tutaj chyba największy obowiązek, największy ciężar, jeżeli chodzi o nowe prawo, bo też chyba to policja będzie musiała zdecydować, kto jest ofiarą, a kto sprawcą. Nagle w mieszkaniu, w domu. Jeżeli mamy natychmiast usuwać sprawcę z mieszkania, trzeba chyba podjąć taką decyzję. Zdecydowanie tak, tylko że to decydowanie o tym, kto jest osobą doznającą przemoc, a kto jest osobą stosującą przemoc, tak naprawdę to, umówmy się, od wielu, wielu lat policja podejmuje takie działanie, wdrażając procedurę niebieskiej karty, bo już tam, wypełniając ten formularz niebieskiej karty A, podejmuje samodzielnie decyzję o tym, po zapoznaniu się z sytuacją, kto w tej roli występuje jako osoba doznająca przemocy, a kto w tej roli występuje osoba jako stosująca. Tutaj dodatkowe działanie, które będzie musiał policjant podjąć, to jest przede wszystkim oszacowanie tego ryzyka zagrożenia życia i zdrowia. I jeżeli takie ryzyko będzie, to policjant będzie mógł wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia miejsca zamieszkania i wydać zakaz zbliżania się, dookreślając do metrów, jak ten zakaz zbliżania się ma wyglądać. A czy to nie jest tak, że w pracy policjanta zawsze musi oszacować to ryzyko, co się będzie w tym domu działo po wyjściu funkcjonariusza? Musi. Znaczy, podejmując każdą interwencję, policjant szacuje, natomiast do tej pory policjant nie miał takiego mechanizmu, że mógł od razu podejmować decyzję o izolacji. Owszem, w momencie bezpośredniego zagrożenia policjanci mogli w myśl artykułu 15a odizolować sprawcę przemocy, natomiast to była taka krótkotrwała izolacja. Natomiast w tej chwili, po wejściu tego przepisu, policjant będzie mógł odizolować na okres 14 dni osobę stosującą przemoc w rodzinie. Ale to też nie oznacza, że wszystko teraz będzie działo się po stronie policji, bo sądy będą sprawy rozpatrywały. To znaczy osoba, która, policjant wydając nakaz, zakaz będzie musiał powiadomić przede wszystkim prokuratora, wysłać taką informację do zespołu interdyscyplinarnego i w przypadku, gdy w rodzinie są osoby małoletnie, powiadomić sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich. Natomiast osoba, która stosuje przemoc w rodzinie, wobec której zastosowano taki nakaz lub zakaz lub obydwa nakaz i zakaz, będzie miała prawo złożyć zażalenie na czynność samego wydania nakazu i zakazu przez policję. Pytanie, pani komisarz, gdzie wyprowadzony jest sprawca? Dokąd? Gdzie pójdzie? To znaczy policjanci dostaną taki wykaz placówek na terenie danej gminy, czy też na terenie województwa, bo nie każdy powiat będzie miało miejsce, do którego taki sprawca będzie mógł się udać, czyli no, schroniska dla osób, które są pozbawione miejsca zamieszkania. Natomiast ten sprawca, jeżeli będzie chciał ten okres 14 dni spędzić u najbliższej rodziny, będzie miał taką możliwość, bo to nie my. Tak naprawdę obowiązek policjanta będzie wyprowadzić, czyli dać ten nakaz natychmiastowego opuszczenia miejsca zamieszkania, a osoba stosująca przemoc, która otrzyma ten nakaz, może sama zadecydować, czy chce się udać do miejsca wskazanego przez policję, czy będzie chciała się udać do swojej najbliższej rodziny, do przyjaciół, znajomych. Jakkolwiek będzie musiał podać, w jakim miejscu będzie przebywać. Czy taki wykaz placówek już jest? Jest już przygotowany, czy są to placówki, które od lat przyjmowały osoby? Co roku taki wykaz placówek jest uzgadniany z wojewodą, dokładnie z koordynatorem procedury niebieskiej karty, z panią Beatą Sulimą, i taki wykaz tych placówek jest umieszczany na stronie Urzędu Wojewódzkiego, ale też jest na stronie Komendy Wojewódzkiej w zakładce Stop Przemocy. Nowe rozwiązania w rękach policji. Czy funkcjonariusze zostali do tych nowych zadań przygotowani? Czy były szkolenia? Tak, szkolenia funkcjonariuszy policji trwały już od lipca. Najpierw w formie wideokonferencji prowadzonych przez specjalistów z ministerstwa, przez Komendę Główną Policji, Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli sędziowie przeprowadzali takie szkolenie. Natomiast od września policjanci byli już szkoleni w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego z materiałów przygotowanych przez ekspertów z Komendy Głównej i przez sędziów z Ministerstwa Sprawiedliwości. Zna pani procedury, pracuje pani, jest pani w temacie, w cudzysłowie tak powiem, od lat. Na to czekają ofiary, właśnie na te rozwiązania? Tak, myślę, że tak, że to pozwoli tej osobie, która doznaje przemocy w rodzinie, zebrać myśli, uporządkować, co dalej zrobić, ochłonąć tych emocji i też nie pozwolić się zmanipulować, bo jeżeli przejrzymy sobie cały schemat przemocy i całe cykle, jeżeli te cykle są i zazębiają się bardzo szybko, to bardzo łatwo z tej skali wybuchu może nastąpić skala miodowego miesiąca i osoba stosująca przemoc w rodzinie może następnego dnia prosić o wybaczenie, że była to sytuacja jednorazowa i jakby nie pozwolić na chłodno ocenić osobie doznającej przemocy w rodzinie tego, co się dzieje w domu i zastanowić się, co dalej ma z daną sytuacją zrobić. I tu kolejny problem. Bez pomocy, ciągłej pomocy psychologicznej, bez wsparcia osób bliskich albo też osób profesjonalistów, trudno chyba będzie i ofierze, i sprawcy znaleźć się w nowej rzeczywistości. Dlatego myślę, że tu jest właśnie też taki, żeby tych placówek było jak najwięcej i też dostępność do tych miejsc była jak największa. Policjanci będą też wyposażeni w taki wykaz placówek obecnie funkcjonujących. Natomiast uważam, że tutaj powinny być kierowane fundusze na to, żeby tych instytucji były coraz więcej i żeby też te instytucje były dostępne dla ogółu społeczeństwa i nie ponosiła osoba doznająca przemocy w rodzinie kosztów za udanie się do specjalisty, za udanie się do psychologa, za udanie się do takiego terapeuty, Dlatego, że wiele osób po prostu na to może nie stać. Nowe prawo obowiązuje, na to prawo czekały ofiary. Ilu sprawców wyprowadzono już z mieszkania, z domu? Na chwilę obecną, czyli od wczoraj, w myśl tego artykułu 15a, jeszcze nie wyprowadzono żadnej osoby. Jeszcze nie wyprowadzono. Pani komisarz, w Austrii takie prawo, taki zakaz, nakaz opuszczania mieszkania przez sprawcę obowiązuje od 20 lat. Dlaczego dopiero w Polsce? To szereg badań, analiz, myślę, wpłynęło na to. Też popatrzmy na te zmiany, które następowały od wielu, wielu lat. W 1997 roku weszła w ogóle w życie niebieska karta, którą początkowo tylko funkcjonariusze policji wdrażali. W 2011 mamy kolejną zmianę, czyli rozszerzenie tych uprawnień i dodanie 4 kolejnych instytucji, które mogą wdrożyć procedurę niebieskiej karty, czyli uruchomić ten mechanizm pomocowy dla osób doznających przemocy w rodzinie. No i kolejny czas, który pozwoli, myślę, że też na analizowanie, zbieranie i zastanawianie się właśnie, co jeszcze. Te prace nad zmianami trwały od wielu lat. To nie są prace ostatniego roku czy też 2, tylko wielu, wielu lat, które doprowadziły do tego, że no, wczoraj weszła zmiana do ustawy zwanej ustawą antyprzemocową. Prawo się zmienia, a czy zmienia się społeczeństwo? Czy sąsiedzi coraz częściej, czy w ogóle dzwonią, że dziecko płacze za drzwiami, że kobieta krzyczy? Albo też może mąż nie ma się gdzie podziać, stoi na klatce schodowej. Są takie sygnały? Tak, i tutaj muszę powiedzieć, że ja akurat obserwuję, też analizując interwencje z systemów policyjnych, że coraz więcej osób właśnie zgłasza, że coraz więcej osób, które widzą to, co dzieje się wokół nich, informuje służby, czyli dzwoni na numer alarmowy i informuje, że coś złego się dzieje, że warto byłoby się zainteresować. To te pierwsze telefony, pierwsze sygnały są bardzo ważne. Więcej praw dla ofiar, więcej restrykcji, sankcji dla sprawców. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem programu była komisarz Monika Hermann, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.